skończyły się statki zapewne. Zapraszamy do 30 osób, pierwsza grupa można. Cześć Bożenka. Dzień dobry. A gdzie Ania? O, szanujmy się. Ale robisz. Tu, gdzie my stoimy, był gość. Tu byliście. Tu, nieistniejące kościoły. Witam serdecznie przy wejściu do podziemi Browaru Perła. Będę Państwu trochę tutaj o historii opowiadać, ale też opowiem o tym, jak się piwo waży, z czego się waży, tak? Czyli my znajdujemy się dokładnie pod południowo-wschodnią częścią tej budowli, czyli pod miejscem, gdzie znajdował się chór zakonny i gdzie też przez ponad 200 lat chowano mnichów, tak? Bo tutaj nad nami się też krypty kiedyś znajdowały. Bo to jest ciekawe. Otóż on pochodził z bardzo biednej rodziny z Poznania. Bardzo szybko zaczął się bogacić. Dlaczego? Dlatego, że był pierwszym na Lubelszczyźnie producentem piwa bawarskiego. W bardzo krótkim czasie jego browar zniszczył całą małą konkurencję w Lublinie. Żeby powstało nam piwo, do wody trzeba dodać słód jęczmienny. Akurat w przypadku bawarskiego piwa, bo bawarskie piwo jest wyłącznie ze słodem jęczmiennym. Możemy sobie tutaj przystanąć, ale przyświetnie, nie ma problemu, tak żeby się Państwo ze mnie zmieścili. No właśnie, drodzy Państwo, ponad 80% polskiego chmielu rośnie w naszym regionie, tak? Jest to rodzaj przyprawy, która ma nam wzbogacać smak i aromat piwa. Chmiel jest rośliną rozdzielnopłciową, a to oznacza, że mamy osobno żeńskie rośliny chmielu i osobno męskie, tak? A do produkcji piwa używa się wyłącznie tych żeńskich. To piwo jest dla mnie po prostu, trudno powiedzieć, że dziecko, ale jest to czymś, co fajnego udało nam się w tym zakładzie po prostu wybrukować. Zielona niezwrotna, brązowa zwrotna, obie mają piękne imię Joanna. Taka jedno ze starszych naczyń pojemników na piwo. Już w starożytnej Mezopotamii robiono pierwsze gliniane butelki w tym celu, bo próbujemy ciśnienia wytworzone poprzez gaz, piwo jest wyczekane do nalewaka. Drodzy Państwo, nie ma innego sposobu, by dostać piwo z takiej beczki. Tylko właśnie poprzez podciśnienie, poprzez nalewak. Człowiek w zbiorniku. To on tam chyba już śpi. Proszę sobie zająć miejsce, na kogo stołeczku wystarczy. Drodzy Państwo, oczywiście, jak wiecie, jest to nasza sala degustacyjna, zaadaptowana, ale oryginalnie to pomieszczenie to jest leżakownia. Czyli tam za Państwa plecami znajdują się tamki leżakowe, których to piwo właśnie dojrzewało. Dlatego tutaj panują tak niskie temperatury. Leżakowni tak naprawdę taki na browarze jest jeszcze chłodniej, to nawet. Chciałam powiedzieć, dlaczego w takie upały jest sobie tak przyjemnie wypić szklaneczkę piwa? Taką niedużą nawet. Dlatego, że piwo jest jednym z najskuteczniejszych napojów izotonicznych. Jak to mówiłam, nie jest. Zdrowie Boże, to zdrowie. Tu będę. Drodzy Państwo, kto ma puste kubeczki, to można je tam do kosza na śmieci wyrzucić. Ale kto ma pełne, to bierze w rękę i on nie próbuje. A jak najważniej? Wszystko można. Bierze w rękę, to pójdę na śmieci. Nie mamy dzisiaj tego. Ja koniecznie zagrzeję, tylko te twarze są takie. Tam chyba nie, on świetnie.
rzeźnicy. Także z mojej strony to będzie wszystko. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Na piwko to my zapraszamy, ale po południu. Tutaj muszę sobie przyjść na naszego baru. To jest osobno. Tu jest lokal Barki Plenerowe Radość. A tam mamy perłową zawianie piwa. Ale to letnie kino chyba dalej jest, tak? Letnie kino, no tutaj zawsze było i dla studentów. No tu już jest tak, że to pewnie nie. Jak wyjrzeliśmy, pisało klasztor, browar, to by się Terenia, to słuchaj, to dużo jeszcze czekamy. Dobra, będziemy się zabierzać. Dobra.